Cześć kochani, witajcie, z tej strony Mama na Zielono i chciałabym dzisiaj zrobić kolejny filmik z serii Moje Zdanie. Dzisiaj będę Wam mówić o czymś, co jest dość kontrowersyjnym tematem z tego względu, że każdy ma inne zdanie. Eksperci różnych dziedzin wyrażają się w bardzo różny sposób na ten temat i właściwie każdy ekspert mówi coś innego. Także chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o współspaniu z dzieckiem. I teraz może najpierw powiem Wam, co to jest w ogóle współspanie, bo ludzie też czasem mylą ten termin. Współspanie z dzieckiem jest to dzielenie przede wszystkim jednej przestrzeni z dzieckiem. Jest to spanie z dzieckiem w jednym łóżku, ale również jest to spanie z dzieckiem w jednym pokoju. I teraz oczywiście każda z tych rzeczy jest inna, tak? Ponieważ inaczej śpi się z dzieckiem w jednym pokoju, które śpi w swoim łóżeczku lub w koszu Mojżesza, czy w jakiejś innej kołysce, a inaczej śpi się z dzieckiem, które śpi z nami w łóżku. Także to są jakby... Zacznijmy może właśnie od tego. Natomiast kolejną rzeczą jest to, że od tego też chciałabym zacząć. Ja będę mówić dzisiaj o... współspaniu w ujęciu takim, że zachowujemy 7 podstawowych zasad. Ja Wam zaraz te zasady powiem. I te zasady to jest tak naprawdę podstawa. Ponieważ ciężko mówić o bezpiecznym współspaniu z dzieckiem, jeżeli nie zachowujemy po prostu tych zasad. Także ja tu sobie przygotowałam taką małą ściągę, żebym o niczym nie zapomniała. Więc tak, w pierwszej kolejności mama jest niepaląca. I tutaj zasada jest taka, że generalnie najlepiej, jeśli nie pali ani mama, ani partner. No i zdecydowanie nie palimy przy dziecku w jednym pomieszczeniu. Mama jest trzeźwa. Mama jest karmiąca piersią. To jest punkt, o którym zaraz też powiem, ale chodzi o to, że mama, która karmi piersią, jest bardziej świadoma tego, co dziecko robi w nocy. Jest bardziej nauczona zwracania uwagi na dziecka sygnały, które płyną z dziecka, niż mama karmiąca butelką. I to nie jest żadna dyskryminacja, tylko to chodzi po prostu o to, że w momencie, kiedy karmimy piersią, nasze ciała z dzieckiem się trochę synchronizują. I wręcz do tego stopnia, że jeżeli mama karmiąca piersią karmi dziecko w łóżku, to ta mama potrafi oddychać w tym samym tempie co dziecko. To też daje plusy dla dziecka oczywiście, ponieważ dziecko nie wpada w zbyt głęboki sen. To za chwilę też powiem. Kolejna rzecz tutaj chodzi o dzieci. To dziecko musi być zdrowe. Tutaj oczywiście tak, to są różne wady, typu właśnie na przykład dziecko, które wpada w bezdech. Dziecko, które jest na przykład wcześniakiem i tak dalej. To są wady, które oczywiście wykluczają spanie z dzieckiem. Dziecko śpi na plecach. Nigdy nie kładziemy dziecka nawet w łóżeczku, nie kładziemy na brzuchu. Natomiast nie wolno już w ogóle kłaść dziecka na łóżku rodziców na brzuchu. I jest ubrane lekko i nie jest spętane, tak? Też nie jest omotane żadnymi kocykami i w ogóle różnymi otulaczami. Z tego względu, że też nie może się ruszyć. I ostatnie to zajmują bezpieczną przestrzeń. Co to znaczy bezpieczna przestrzeń? Przede wszystkim jest to materac, a nie na przykład łóżko wodne, ani nie jest to sofa i nie jest to również spanie na przykład, nie wiem, z dzieckiem w fotelu, tak, czy jakoś, bo to też może prowadzić do różnych problemów. Także ta bezpieczna przestrzeń to jest to plus, do tego oczywiście bez miliona poduszek dookoła. Dziecko nie może być przykrywane, zwłaszcza noworodek, bo już jak jest później starsze, to ono też potrafi bardziej samo się w razie czego na przykład odkopać. Natomiast noworodek nie powinien być również przykrywany kołdrą rodziców. Nie powinien również spać na poduszce. Najlepiej, jeżeli w ogóle poduszki byłyby odsunięte lub w ogóle usunięte z łóżka na ten czas. Także to są takie, powiedzmy tak, to są takie zasady. Aha, i jeszcze właśnie, bo tutaj chodzi o, że mama nie miała nie pić, ale również chodzi o to, żeby mama nie była pod wpływem żadnych środków. Myślę, że jest to takie znane, tak? Znaczy w sensie, no nie wiem, czy ktoś chciałby spać z dzieckiem pod wpływem narkotyków, ale no chodzi o to, żeby właśnie nie spać pod wpływem narkotyków, pod wpływem środków nasennych, pod wpływem alkoholu, pod wpływem niczego, co może zmienić nasz rytm spania, po prostu, żebyśmy byli świadomi tego, co robi to nasze dziecko, że ono jest obok nas, ale my mamy, nie mamy jakby, mamy reagować na to dziecko.
Także to są takie zasady podstawowe. I teraz, jak to tak naprawdę wygląda? Ja zanim się urodziła Jana, mówiłam, że no może byśmy ją wzięli do łóżka, ale w sumie nie wiem. I tak właściwie raczej byłam bardziej nastawiona na to, żeby Lena spała we własnym łóżeczku. No i rzeczywiście przez właściwie pierwsze 5-6 miesięcy życia Lena spała we własnym łóżeczku. To znaczy wyglądało to tak, że kładliśmy ją na wieczór, usypiałam ją na piersi i kładłam ją do łóżeczka. No i ona sobie w tym łóżeczku spała do 4-5 rano. I po 4-5 rano, czasami nawet po 6, braliśmy ją po prostu do siebie, żebym mogła jeszcze dospać. Także tak to mniej więcej wyglądało przez pierwszy czas. Natomiast w pewnym momencie Lena po prostu zaczęła się budzić. I to nie działało. Odkładanie jej do łóżeczka kończyło się po prostu po 15 minutach płaczem. I ja zaczynałam wyglądać jak zombie. Ja przestawałam funkcjonować, a wiadomo, że no to jest bardzo niebezpieczne, tak? W momencie, kiedy ja nie mam żadnej pomocy, no bo mieszkamy tutaj sami. Mąż był w pracy i ja mam być z dzieckiem, kiedy jestem ledwo przytomna. Więc po prostu stwierdziliśmy, dobra, no to weźmiemy ją do łóżka, jak śpi z nami. No i w sumie tak już zostało, około tam 9 miesiąca przenieśliśmy ją właśnie do nas, do łóżka. I od tego czasu Lena właśnie śpi z nami. Zrobiliśmy łóżeczko jako dostawkę, po prostu doczepiliśmy do naszego łóżka, tak żeby powiększyć po prostu tą przestrzeń materaca, ponieważ niestety nie mamy łóżka dwumetrowego, tylko 1,40 m. Także tak to mniej więcej wygląda. I teraz ja generalnie jestem za współspaniem z dzieckiem, natomiast jakbym miała wyrazić tak moje zdanie, to tak naprawdę najważniejsze jest to, co pasuje danemu rodzicowi. Tak jak wiecie, jestem bardzo przeciwna wypłakiwaniu dzieci. Tu macie link, dziękuję. Więc wypłakiwanie dzieci absolutnie nie. Natomiast jeżeli jest dziecko, które śpi w łóżeczku, rodzicom to pasuje i śpi w tym łóżeczku spokojnie, nie budzi się, czy nawet obudzi się raz czy drugi, mamie nie przeszkadza pójście do tego dziecka w nocy, to proszę bardzo, jak najbardziej. Ale jednocześnie, jeżeli jest rodzina, której dziecko się bardzo często budzi, albo mama czuje się bezpieczniej, mając swoje dziecko koło siebie, to też jak najbardziej. I uważam, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ dla jednej rodziny współspanie będzie świetnym rozwiązaniem. I w ogóle dziecko się nie będzie budzić, dziecko będzie spokojne, będzie przesypiało nocki i w ogóle to będzie idealne rozwiązanie, bo będzie czuło obecność rodziców. Natomiast są takie rodziny, gdzie dzieci przy spaniu z rodzicami się rozkopują, jest im za gorąco, no generalnie mają problem z uśnięciem po prostu, bo tu im rodzic przeszkadza, tu mają za mało miejsca. I ta cała sytuacja tak naprawdę z fajnej nocki robi się no niezbyt fajna. Także generalnie chciałabym Was uczulić na to, żeby zachować środki bezpieczeństwa oczywiście. I tutaj właśnie chodzi też o to, żeby dziecko, zwłaszcza noworodek, bo jak już jest dziecko później starsze, to ono też troszkę bardziej potrafi walczyć o swoją przestrzeń. Natomiast noworodek po prostu, tak jak go położymy, tak będzie leżał. I dlatego bardzo ważne jest to, żeby noworodek leżał od strony końca łóżka, z barierką bądź jakimś innym zabezpieczeniem od brzegu. Potem będzie leżała mama i później będzie leżał tata. A nie po środku, ponieważ po środku jest jednak, pierwsze jest cieplej, po drugie jest większe prawdopodobieństwo po prostu tego, że któryś z rodziców się będzie kulać i zwłaszcza, że mężczyźni mają raczej lżejszy, znaczy cięższy sen i ciężej się wybudzają, kobiety mają ten sen lżejszy. Zwłaszcza właśnie jeśli są matkami, tak, i po prostu czują tak, że to dziecko się zaczyna ruszać i bardzo często się zdarzało tak, że ja się, jak już spałam z Leną, że się wybudzam, jak ona zaczyna tylko tam ledwo się gdzieś tam ruszać i sprawdzam, co jest. Także tak naprawdę pod tym względem trzeba zachować również środki bezpieczeństwa. Można również położyć materac na ziemię. Po prostu zamiast łóżka to położyć po prostu materac, że jeżeli to dziecko nawet miałoby się skulnąć z tego łóżka, w razie czego, to skulnie się z wysokości tych 20 cm, a nie na przykład metra. Także taka kwestia. To, co jest na pewno kontrowersyjne, no to ludzie mówią, że spanie z rodzicami zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej, tej nagłej śmierci łóżeczkowej SIDS. Czy jest to prawda, czy nie? Tak naprawdę nagła śmierć łóżeczkowa następuje nagle. Ona nie ma przyczyny.
I teraz ludzie, którzy mówią, że spanie z rodzicami zwiększa ryzyko SIDS, bo rodzice mogą udusić dziecko w śnie, w sensie, że się położyć na to dziecko. To nie jest SIDS, ponieważ SIDS oznacza tyle, że dziecko leżało w łóżeczku, spało i umarło, po prostu. I nie wiadomo dlaczego i nie znaleziono przyczyny, że na przykład dziecko się zawinęło w jakąś poduszkę, czy ktoś się na to dziecku położył. I po prostu... Także nie mieszajmy jakby tych pojęć, tak, że SIDS i spanie z rodzicami i że to zwiększa ryzyko. Były prowadzone badania w Ameryce, gdzie dziecko spało z matką i noworodek, kiedy śpi, to wpada w sen bardzo głęboki. I właśnie to może powodować problem właśnie w noc z oddychaniem, ponieważ dziecko jeszcze tego oddechu nie kontroluje. No musi być w miarę świadome, żeby ten oddech kontrolować. I w momencie, kiedy to dziecko śpi, wpada w ten bardzo głęboki sen, to przestaje ten sen, przez ten sen kontrolować swój oddech. I może zdarzyć się, że to dziecko oddycha bardzo nierówno. Natomiast w momencie, jeżeli śpi z mamą, to ten sen jest nieco lżejszy i dzięki temu dziecko oddycha równo z mamą. I dzięki temu chociażby możemy zmniejszyć właśnie ryzyko uduszenia, bo znaczy dziecko po prostu przestanie oddychać, tak? Natomiast tak naprawdę nie ma jednoznacznych badań. Ważne, żeby zachować bezpieczeństwo. Ważne, żeby pamiętać to, co dla nas jest najważniejsze, to, co dla nas działa. Bo jeśli dla nas to działa, to znaczy, że jest okej. Natomiast jeśli dla nas to nie działa, to poszukajmy innej metody, tak? Bo może na przykład dziecku jest za gorąco, tak? Tutaj też właśnie kwestia taka, że dziecko powinno być ubrane lżej niż, jeżeli śpi z rodzicami, powinno być ubrane lżej niż to spania samodzielnie w łóżeczku. Ponieważ jednak śpiąc samo w łóżeczku nie ma tych osób, które je grzeją. Natomiast śpiąc z rodzicem, jeżeli ja na przykład się przytulam do Leny, no to jednak wiadomo, że jest jej cieplej. I w pewnym momencie, jak Lena spała, jak już była większa zdecydowanie, już miała około roku, kilka razy, jak spała między nami, między mną a mężem, mieliśmy jedną kołdrę wtedy i ją przykryliśmy, to przecież to była katastrofa. Ona się po prostu odkopywała i non-stop, i przez to my nie byliśmy przykryci. A ja muszę być przykryta po czubek głowy, to znaczy w sensie po szyję, więc dla mnie to była mega niefajna sytuacja. I dlatego to też było wygodniejsze, żeby spała od mojej strony, bo w tym momencie, jeśli nie chciała być przykryta, to mogła po prostu leżeć nieprzykryta, a ja byłam przykryta kołdrą. I no i jej to pasowało, mi to pasowało. Także dziecko musi być zdecydowanie lżej ubrane, to jest taka moja uwaga. To, co na pewno, no to, że materiał też musi być twardy, tak? Dlatego na przykład łóżka wodne odpadają, ponieważ w łóżku wodne się człowiek zapada. I w razie czego dziecko się nie wykopie z tego materaca. Także twardy materac dosyć. No i słuchajcie, tyle z mojej strony. Także, tak jak widzicie, są plusy, minusy. Ja jestem za, może ktoś będzie przeciwko. Natomiast tak jak mówiłam, to, co dla Was działa. I to jest najważniejsze. Także trzymajcie się ciepło, trzymajcie się bezpiecznie. Śpijcie dobrze w nocy. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!